Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek, jeden z ostatnich już o silnikach Hyundai Kia, mianowicie o nowoczesnym silniku 1.5 DPI o mocy 110 koni mechanicznych, oznaczony symbolem G4LG. Silnik, który wszedł do produkcji w 2019 roku, był oferowany w takich modelach jak Hyundai i30. Jest to nowoczesna konstrukcja opracowana przez Hyundai'a z rodziny Smart Stream. Cztery cylindry, 16 zaworów, trysk wielopunktowy, czyli o dziwo, jak na nowoczesny silnik, dosyć ciekawa konstrukcja, bazująca na sprawdzonych rozwiązaniach. Rozrząd na łańcuchu. Tutaj taka ciekawostka, bo w tym silniku jest dosyć sporo nowatorskich, że tak powiem, technikaliów. Sam tutaj układ tryskowy ma 8 wtryskiwaczy, czyli po 2 na cylinder. Także jest to dosyć ciekawa jednostka. Dodatkowo ma to oczywiście poprawić spalanie, wyciszyć sam silnik, zmniejszyć emisję spalin oraz zmniejszyć oczywiście ilość paliwa potrzebna do jazdy. Dodatkową taką ciekawostką jest sam system zarządzania ciepłem. Tutaj termostat jest. Ma na celu jak najszybsze rozgrzanie silnika. Ma to spowodować oczywiście zmniejszenie spalin, z ilości spalin, powiedzmy, wytwarzanych przez sam silnik, jak i poprawę samego, poprawę, zmniejszenie ilości, powiedzmy, spalania samego silnika. Średnie spalanie w okolicach 6-7 litrów, na trasie mniej, w mieście więcej. Zalety to na pewno dosyć małe spalanie, w miarę przyzwoite osiągi, jak na silnik o takiej pojemności, dosyć dobra dynamika. Konstrukcja samego silnika także nowoczesna. Co do wad, no tutaj ten silnik jest zbyt młody, żeby ujawniły się jakieś wady, aczkolwiek patrząc na wady poprzednich silników, powiedzmy, to można uznać, że ten silnik także będzie dosyć bezawaryjny. I na pewno użytkownicy się nie zawiodą, powiedzmy, na tym silniku i zakupie auta z takim silnikiem. Pamiętajmy, że silnik wszedł przed zaledwie 2-3 latami, już teraz właściwie za chwilę będzie. Także tutaj te przebiegi tych aut są dosyć małe. Ale sama konstrukcja silnika jest jak najbardziej nowoczesna i dosyć ciekawe rozwiązania zastosowane w tym silniku. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Chyba na początek, powiedzmy, to wszystko. Nie ma za dużo informacji o tym silniku, także to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego odcinka. Pozdrawiam.